Witam Was serdecznie 12 lipca, a czynię to słowem zapisanym w pierwszej Księdze Królewskiej w 8 rozdziale 56 wierszu oraz z Ewangelii Łukasza z 24 rozdziału 27 wiersza. Ziściła się każda obietnica z wszystkich Jego dobrych obietnic, jakie dał przez Mojżesza sługę swojego. Jezus, począwszy od Mojżesza poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. Prawo mojżeszowe zakładało pewne regulacje. Służyło poprawie życia społecznego, chroniło go. Przede wszystkim nadawało pewien stelaż, porządek i kierunek, w jakim społeczeństwo powinno się kierować, co powinno robić, aby nie wyrządzać krzywdy innym, aby także chronić to, co swoje. Przede wszystkim Pan Bóg dał prawo po to, aby ludzie mogli dążyć do sprawiedliwości, ponieważ są grzeszni. W tym prawie zawarte są również obietnice, o których mówił Jezus Chrystus. To Jezus Chrystus nie sprzeciwiał się prawu. Przede wszystkim powiedział, że przyszedł go wypełnić, a nie go znieść. Dobrze wiedział, że to, co Pan Bóg dał i zaoferował ludziom, jest bardzo dobre i reguluje ich życie. Natomiast prawo w pewnym momencie zostało wykorzystane przez władców silniejszych, przez faryzeuszy, przez kapłanów, bo to prawo miało im służyć. A więc do prawa nakładali kolejne prawa interpretacyjne, z czego czerpali zyski. A przede wszystkim ciemiężyli ludzi, nie dawali im spokoju, bo uważali się za bardzo pobożnych ludzi. Prawo było wykorzystywane w celu tych, którzy sprawowali władzę. Było też tak konstruowane po to, aby ci, którzy byli w niższych warstwach społecznych, mieli oddawać praktycznie w większości podatki tym, którzy na to nawet nie zapracowali. A więc władzy, królowi, dworowi królewskiemu. Taki system feudalny. Nie podobało się to Jezusowi Chrystusowi. Ze względu na to, że władcy, ani faryzeusze, ani wszyscy inni nie zostali powołani do tego, aby nakładać, jak to było powiedziane, jarzmo, czyli ciężar na plecy. Jezus przyszedł wypełnić prawo. Przede wszystkim przyszedł pokazać i dać jakby nadzieję tego, że w społeczeństwie, w relacjach między ludźmi można żyć dobrze. Natomiast nie wszyscy tego chcą, ponieważ to nie jest ich interes. To nie jest w ich interesie. Jezus dał prawo miłości bliźniego swego, jak i siebie samego. A więc zaczynamy od szacunku do siebie, od spostrzegania pewnych ról społecznych, ale także i zachowań. Przede wszystkim najważniejszy, uważam, w prawie jest szacunek do drugiego człowieka, ale także i do siebie. Pan Jezus przyszedł wypełnić prawo, nie zniszczyć, nie potargać, ale przede wszystkim dać nam nowego ducha w tym prawie, po to, abyśmy mogli między sobą żyć dobrze i sprawować swoje zbawienie. Zostańcie z Bogiem.